Zastanówmy się wszyscy, kim są tak naprawdę dzieci Wszechświata? Czy dzieci Wszechświata to my? A jeżeli tak, to dokąd zmierzamy? Jakie tworzymy relacje? Kim naprawdę jesteśmy? Zapraszam na spektakl. Katarzyno, jesteś choreografem spektaklu pod tytułem Dzieci Wszechświata. Tak. Skąd taki tytuł? Tak naprawdę to tytuł cyklu obrazów Tadeusza Iwańczuka. I on jako pierwszy namalował obrazy właśnie pod takim tytułem. Kolejną osobą, która użyła tego tytułu, to była jego żona, która stworzyła rzeźby też o tym tytule. Ale o tej samej tematyce. Gdy poznałam Tadeusza i Lucynę, zaczęliśmy rozmawiać i kontemplować na temat tego, dokąd zmierzamy. Bo tak naprawdę i w tych rzeźbach, i w obrazach artyści się nad tym zastanowili i chcieli to przedstawić. I postanowiliśmy, że połączymy te trzy nasze wyobraźnie, a mianowicie jego nieruchome obrazy połączymy z ruchem, z tańcem oraz z muzyką, a także rzeźby. I 3 lutego mieliśmy premierę w Teatrze Rozbark, tam była wystawa rzeźb i obrazów, no i premiera naszego spektaklu. Uczestniczyły dzieci. Ile czasu potrzebowałaś, aby nauczyć dzieci tak różnych, skomplikowanych ruchów, układów? Bo to nie jest łatwa sztuka. No, taniec współczesny, w ogóle sztuka współczesna, no, jest trudną rzeczą. Generalnie rzecz biorąc, ile żeśmy pracowali, niech się zastanowię, 3 miesiące takiej bardzo intensywnej pracy. Dzieciaki naprawdę były bardzo dzielne, bo mieliśmy 3 bardzo intensywne dni przed premierą w Teatrze Rozbark. No i niektóre dzieciaki 5-6-letnie naprawdę dawały radę. Więc no naprawdę jestem bardzo z nich dumna. Oglądałem spektakl, to dla mnie byłoby to bardzo trudno zapamiętać tak dużo tych ruchów. W jaki sposób ich tego nauczyłaś? Znaczy, jak oni to musiały zapamiętać? Bo
No nie jest to łatwe, właśnie tak przed chwilą powiedziałaś. Znaczy zaczęliśmy od procesu tak naprawdę. Nasz spektakl, po pierwsze gdzieś tam zastanawialiśmy się, dokąd zmierzamy i pewne rozmowy tutaj następowały, ale też bardzo mocno inspirowaliśmy się zasadami, które dzieją się w wszechświecie. Jak pracują planety, strzałka czasu, układ promienisty, gwiazda podwójna, więc pewne takie elementy zostały tutaj wykorzystane w czasie choreografii, więc z tego też bardzo duża inspiracja tutaj się nam utworzyła. Mhm. Czy dzieci nie miały takiej obawy, że ojejka, teraz będą wszyscy mnie oglądać, czy ja sobie poradzę? Nie, frajdę z tego miały niesamowitą. Muszę powiedzieć, że to z pewnością masz dużą satysfakcję. Oj, ogromną, naprawdę. Zawładnąć nad 25 tancerzami, gdzie piątka tancerzy była dorosła, tak naprawdę zawodowo się zajmują tańcem. I 18, tak, bo dwójka, no to jest wliczony Tadeusz i Lucynka, ale no 18 dzieciaków czy 19, teraz już dokładnie nie pamiętam. Ogarnąć to na scenie Teatru Rosbark, próby, no było to wyzwanie. Było to duże wyzwanie, ale satysfakcja przeogromna. A teraz tak z perspektywy czasu, czy taniec zmienia człowieka? Jego spojrzenie na świat? No, dzięki tańcowi ja myślę, że ja totalnie jestem innym człowiekiem niż 15-16 lat temu, jak zaczęłam tańczyć. Taniec tak naprawdę otworzył mi oczy na pewne rzeczy, które dzieją się w świecie i tak naprawdę uwolnił moje ciało gdzieś w przestrzeni ogarniającej tutaj, otaczającej mnie. No tak, jestem innym człowiekiem. Taniec totalnie pozytywnie mnie zmienił.